No i tutaj mamy te gołąbki, które dzisiaj będę wysyłał kolegom. Mam nadzieję, że gołąbki przysporzą mi sporo radości. Co to za gołąbki? Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmiku. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Kurczę, obiecałem pan kolegom pokazać na filmiku młotki, które są dostępne z takich późniaków, ale nie wiem, czy zdążę, bo dzisiaj muszę też coś wysłać, nie mam też na to czasu i szybciej je zamawiacie, niż zdążyłem je jakby tutaj pokazać. Muszę tutaj koledze jednemu parkę wybrać, że tutaj największy problem z tymi późniakami właśnie odnośnie parek. Tu jest śliczny młody, tu jeszcze niebieski gdzieś jest, a nie, gdzie się ukrył. Przy okazji bym wam go pokazał. Na ziemi gdzieś tam chodzi. Tu jest niebieski. Chyba to będzie samiczka, tak, to będzie cała parka. Także pojadą do jednego z kolegów hodowców. O, młodek jest zaszczepiony. Ładne oko tu będzie, słońce się wy... O, może nawet się zrobi. Nawet widać, że piękne oko tutaj będzie. Zobaczcie. Także takie dwa młódki tutaj pójdą do kolegi, gdzie zaś ta siweczka uciekła. Muszę ją złapać, bo mi tutaj ucieka. Także takie dwa młódki tutaj pójdą do kolegi hodowcy. O, i tutaj wysyłam gołąbka koledze, który sobie zamówił parkę. Młodek ma jeszcze 4 lotki do zrzucenia. To jest takich młodych z czerwca. Już jest wypierzony. O, jak się pięknie prezentuje. Tutaj jakie już ma plecy, cały ogon wypierzony. Naprawdę super. O, tutaj w ten sposób wygląda. Glazer oko. Wybrałem tu koledze parkę. Wydaje mi się, że powinien być zadowolony z tych wcześniejszych młodych, bo jak powiedziałem, z młodych z rozpłodu z czerwca. O, tak wygląda. Przepiękne plecy. Super gołąbek. Piękne oko. Naprawdę podoba mi się ten gołąbek. I do niego samiczka. I do niego tu piękna samiczka ze sztoli. O. 4 też lotki do zrzucenia. Jest to samiczka na pokrewieństwo. Na sztole Iwan Luny. Już o, też mocno wypierzona. Do drugiego rzędu nie, tu jeszcze, czyli na wiosnę pójdzie w pary fajnie. Plecy. Wydaje mi się, że też super samiczka. Super parka będzie dla kolegi. Nie wyrywaj się. A tu druga parka dla kolejnego kolegi. Ona pójdzie bardzo blisko. Z nią jest ciekawa historia. Starszy hodowca, ponad 70 lat. No, powiedzmy, sprzedaje mu je w promocyjnej cenie. Wiadomo, emerytury też nie ma takiej dużej i tak dalej. Fajnie z rodowitym Ślązakiem się rozmawia. O, tutaj jeszcze rude pióra takie są na tym ciemnym. On lubi siwki, ale no ciemny. To jest super moich ptaków. Z mojej najlepszej linii sztoli. Z mojej najlepszej linii sztoli.
i tam mam siweczkę, samicę, właśnie mu tu wybieram parkę. Muszę mu tu wybrać jakąś parkę z gołąbków. Fajny kolega, znaczy kolega, ciężko mi mówić kolega, bo jest dwa razy starszy ode mnie. Ale wszyscy hodowcy są koledzy. Fajnie się z nim rozmawia i po prostu dostanie ode mnie parkę w promocyjnej cenie. Chciał coś z szaleńców. Ale on nie chciał gołębi z imbredów, tylko właśnie z krzyżówki i z tych szybkich ptaków. Także tu są do dyspozycji. Jest taki ciemny samczyk. Najtrudniej wybrać parki. Także ja tu koledze wybieram coś. Tu jest szaleńców, ale to chyba jest ten akurat imbred. To jest akurat imbred. Więc jeszcze muszę coś przeszukać. Tutaj złapałem samiczkę, glazerkę, 4 lotki do zrzucenia z linii mojego szaleńca. Więc niebieska jest, to by się kolorem zgadzało. Glazerka. Także to bym tą samiczkę koledze tutaj wyślę. I jeszcze muszę do niej dobrać samczyka. Od razu tu spierzona taka samiczka, która pójdzie do innego kolegi. Tutaj złapałem samczyka, 4 lotki zrzucone, ale na wiosnę pójdzie fajnie w parę. Fajnie mi ta krzyżówka u mnie spasowała, 901 na szaleńca, jest nakrapiany. Fajne oko ma, takie pasujące do tej samicy. Także o, tu jest samczyk do tej samiczki, którą wybrałem. 3-6, także o. Także tu wybrałem samczyka. No i tu na koniec pokażę Wam parę dla kolegi. Jak ktoś twierdzi, że nie sprzedaje się dobrych ptaków, to coś fajnego wydały, to powiem Wam tak. Tu jest ojciec drugiego lotnika okręgu, 15 gołąbka na wystawie ogólnopolskiej w kategorii olimpijskiej. O, piękne oko. Jest to krzyżówka z moich sztoli i Van Loonów. Fajnie się pierzy, jedna lotka do zrzucenia. O, przepiękny samiec. Domówiłem się z kolegą. Taką tu, powiedzmy, nawet as parę. Super gołębia, jest to młody gołąb, bo dopiero 2017 rocznik, 3-latek, 4-latek, przyszłościowy, który wydał super materiał. No to dlaczego sobie mogę pozwolić na sprzedaż tego gołąbka? Ponieważ ja mam jego rodzeństwo, kilkoro. Zresztą zaprezentuję Wam na jakimś filmiku po prostu mój gołębnik rozpłodowy. Mam jego rodziców, mam jego dziadków, także całą rodzinę. No i jak coś u kolegów fajnego wyda, to będzie dla mnie, no nie ukrywajmy, reklama na przyszłość, więc dogadałem się z kolegą i zamówił sobie samczyka. Chciał jeszcze, żeby dobrać mu do tego samczyka samiczkę, więc zaraz Wam jeszcze samiczkę zaprezentuję. Więc taką parę tutaj dziś wysyłam jednemu z kolegów. I tu jest do niego samiczka z takiego fajnego. O, też już ma właśnie lotkę ostatnią spierzoną. Będą ze sobą pasowały. Krzyżówka tych gołębi na szaleńca właśnie super mi wyszła.
No więc tą parkę dostanie kolega. Mam nadzieję, że gołąbki przysporzą dużo radości. Fajne, super mięciutkie upierzenie. Mam nadzieję, że będzie z nich zadowolony. A więc tutaj wysyłam tak wnuczkę szaleńca, glazerka. O, także to jest samiczka. I tu jest samczyk, to też jest wnuczek szaleńca. Wnuczek szaleńca i wnuczek 901. Także parę wnuczków na linię szaleńca. Mam nadzieję, że z tego kolega będzie miał fajną parkę. Jakby ktoś nie wiedział, to jest rodzina szaleńca. Także dwa wnuki tej pary, w sumie nie tej pary, bo dwa wnuki szaleńca, ale raz szalony był z inną samicą, także dziadek tego nakrapianego, znaczy babcia tego nakrapianego, to jest, jakby to powiedzieć, półrodzeństwo, o, także to jest kuzynostwo, ale tam jest jeszcze dołożone coś z krzyżówki, także takie z szelensów, tam są po prostu super moje ptaki dołożone. Także mi się wydaje, że ta parka tak będzie fajnie pasowała. No i teraz tutaj zapakujemy nasze stare gołąbki, co pokazywałem, tą super parkę. Najpierw samczyk. Także ten pstry to jest ojciec 608. To jest ten młódek z koeficjentem 3,64. Drugi w okręgu, 15 na wystawie ogólnopolskiej. No i jeśli chodzi o samiczkę, jest jej siostra, też wybitnie mi leciała, super koeficjenty wylatywała. Także no wiele tych gołębi wspaniale latało, więc po prostu wybrałem tą tu samiczkę. Wydaje mi się, że będzie fajne połączenie i że będą fajne gołąbki wychodzić, fajne upierzenie, także ta parka pójdzie wzmocnić kolegę. Oby mu przyniosła dużo radości i oby wrócił po następne gołębie, także bardzo dobre gołębie też sprzedaję. No bo to cieszy, jak u kolegów coś się pokazuje. A jak mówię, na kolejnych filmikach pokażę, co mam na gołębniku rozpłodowym, na czym chcę bazować, więc mogę sobie pozwolić na sprzedanie takich gołąbków. No i tutaj wydaje mi się fajna parka. Samiczka ze sztoli. No, tu jest jakby, teraz sobie napisałem na karcie z tyłu, babcia i prababcia to jest stara sztolka. Dziadek to jest Van Loon i dziadkiem jest Rudy. Także delikatnie na linię sztola imbredzik. Znaczy imbred to za dużo powiedziane, na linię, bo to imbred to nie jest taki stricte imbred. Pokrewieństwo. No i zarąbisty samiec. Piękny samiec po moim super rozpłodowym samcu, także no, wydaje mi się, powinna być super parka. No i tutaj do Ślązoka z Rybnika samczyk ze sztoli, super gołąbków. No i tutaj samiczka jest i z linii Gryta, i z linii Szaleńca, i z linii Van Loona, żeby było śmieszniej. Także glazerka. No i oby się koledze te gołąbki sprawdziły. Jest to wnuczka 4713. Po synie 4713, znaczy po imbredzie na 4713. Imbred na 4713 sparowany na krzyżówkę. Także gołąbek jest krzyżówki. Ale jeśli chodzi o ojca, to jest imbred na szaleńca. Także
No, taka para tutaj z niebieskich, niebieski nakrapiany, mam nadzieję, że i kolorem, i a najważniejsze, żeby w głowie miały mądrze. Także tu z tych moich gołąbków wysyłam. Także to tyle. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Na kolejnym filmiku nagram młodziaki, może jakie tam jeszcze zostały z tych późniaków, coś tam o tych młodych poopowiadam. Pokażę też rozpód. Mogą też koledzy zadawać jakieś pytania, o czym by chcieli, żeby nagrać im filmik. Dobry lot.